W dzisiejszym odcinku przetestowaliśmy glitche od moich widzów, które wycenialiśmy na kwotę Robuxów. Były to glitche latania, przechodzenia przez ściany, Sonika, tak, Sonika na Piggy. I jeszcze chciałbym do coś dodać, dziękuję, że mnie oglądacie na YouTubie, dzięki, że takie zasięgi są, dlatego robię wam maraton. Jeżeli chcecie, to zostawcie 5000 łapek, a ja dodaję jeszcze dzisiaj, o której chcecie tylko godzinę, jeżeli wbijecie te 5000 łapek, film kolejny. Dziękuję i zapraszam. A, no jeśli jesteś nowy, to zostaw suba, ponieważ dołącz do naszej armii gangu. No, tak. Stolet, okej, okay, spoko. Ej, a w ogóle ty masz, Tomek, tego? Skina Mr. P? Miałam, tylko ktoś mi dał bana i straciłam. Bo właśnie chciałem zobaczyć, jak on wygląda. Jeszcze nigdy go nie widziałem na grze. Dobra, dawaj na górę. No serio, nie widziałem ani razu jeszcze Mr. P. Gdzie to dokładnie jest? Tutaj trzeba zaciągnąć bota. Bota, okej. Okay. Okej, okay, to będzie ciekawe. I co, będzie można latać po mapie, tak? Tym gliczem. Dobra. To trzeba na głęb? Na łeb trzeba skoczyć? A, czekaj! Jestem, dobra, jestem! Nie, Hafesiak, nie! Nie, gin, bo, nie! Nie! Ej, serio, to działa, jak ty to? Ale właśnie... Ale ty jesteś... Co to jest? Przecież tu się da latać! Ej, to jest świetne! No, to jest easy win, przecież ty... Latanie po mapie, nie, nigdy takie rzeczy nie widziałem, żeby ktoś... Serio, myślę, że to będą... W sensie, myślę, że to będzie średni glitch, ale to jednak jest... Lepszy niż myślałem, co to jest? A... Ale ty to... Nie, 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 co to jest? Co jest? Co? Ej, tu się da przejść w ogóle tędy? Ja! Jestem za mapą jeszcze dodatkowo! Co jest? Nie, wymyślisz jakiegoś zarąbistego glitcha. Ale to jest świetne, nigdy takiego czegoś nie widziałem. Jeszcze można sobie chodzić poza mapą i nie, zniszczyć grę. Jak to jest, trzeba to... Nie wiem, ja... wyślij to do tego, do właściciela i pewnie dostaniesz jakieś robuxy. Co to jest? Dobra, a z środkiem da się przejść? Co? Dobra. Epic. Ej, czekaj, a w sumie? Jakby się tutaj dało przejść? O, Jaciek, nie, czy to jest... Właśnie, po tej jednej ze stron był ten kosz na śmieci i tam była jakaś postać, jak się robiło osy... Dobra, czekaj, czekaj. Tu, jak ty tu przeszedłeś? Jak ty tu? Aha, po tej drabince jeszcze. Oj, no i przeszliśmy, powinno nam przejść. Ej, ale to przypadkiem się tego nie... Co, jeszcze się da tu wejść? O, ale to jest świetne, to jest najlepszy glitch, jaki widziałem. Dobra, da się tu jakby przejść tak chwilę. Spróbuję tu podejść? Nie, nie da się tego przejść. Trzeba było przejść inaczej chyba. Nieważne, ale glitch jest świetny. Siema, siema. To z tyłu jest narysowany Sonic. Czyli co? Jak? O lol! Czekaj. Ej, czekajcie, odsuniecie się na sekundę, bo ja chcę to... Ej, widziałem to. Jak ja to... Ej, tam jest... Jaki cudem? Lol, to serio jest Sonic. Jak ty to... Jaki... Kto patrzy za te ręczniki? Lol. Ej, to jest jakiś... Nie, po prostu tak uciekałem przed Piggy i zobaczyłem. Ale świetne to jest. Ja cię. Nie sądziłem, że takie coś... O, cześć, Piggy. Okej, okay, a więc pierwsza osoba, która chciała mi tutaj za Robuxy znaleźć glitcha, jest Roblox to debile. Teraz, czy ty nie byłeś... Dobra, nieważne, pokaż tego glitcha. Ja się zmieniłem. Uważam, tam idzie. Idzie, dobra. Pokaż tego glitcha, szybko, bo tu gdzieś był. Co ty robisz? Jak ty... Co to jest? Ja chcę też to zrobić. Jak ty to... Halo? To nie zawsze działa, wiesz? Ale będę mógł testować? Proszę. A jak to się robi? Szybko, powiedz mi, dostajesz robuxy. No nie! Pokazuj glitcha, co tam chciałeś pokazać? Aha, no to pokażę ci, jak to szybko można wejść, nie? No, co trzeba zrobić? Pokaż. Bo ja słyszałem... No szybko, bo bot, 10 botów jest. Kutacz i... No. O! Wchodzić, nie? Ej, kto to jest? On mnie zabije? No nie, ale jak tu wejść? Jak oni tu weszli? Już też, widzisz, dobry glitch, nie? Jak oni? Ja też... Jak ty to zrobiłeś? To trzeba podskoczyć? Ile tu jest botów w ogóle? Nie! 10. Chwila, to ja się nie da się tego, nie umiem tego. Halo, czy ktoś to potrafi zrobić? Już potrafi, dobra, wychodzę sobie. Nie, ale czekaj, bo to jest za dużo botów! To jest 10 botów! O, to jest taki kolejny bit, że mogę sobie wyjść poza to. Jak to robisz? Kłócam, nie? I na shift się obraca. No. I mnie tam tepa. No nie, nie działa mi. Jak ty to? To nie działa w ogóle. Dobra. Trzeba mieć dobry timing. A, dobra. To ja wskaczę w klauny, ja nie dam rady tego zrobić. Idę do... po inne zwyz... Nie! Okej, okay, spróbujemy teraz przetestować mój wymyślony przeze mnie glitch, który ma mnie tam przerzucić. W sensie pierwszy jest wymyślony, drugi jest przez kogoś opatentowany. Spróbujemy zrobić to w ten sposób, że... tylko jakby tam postawić to... Ej, czy da się jakoś tam... Okej, spróbujemy sobie potańczyć tutaj i... Jakoś tutaj się zbugować pewnie da. Tylko jak to zrobić? Okej, uwaga, spróbujemy się tam tepnąć.
Bo da się ogólnie wejść tutaj do środka. Ej, no nie, nie mogę się ruszać w ogóle, to mnie tepa i tepa. Jest, dam radę do... nie, co jest? Halo? Jestem! Ej, sam to wymyśliłem przed chwilą. Nie, znowu mnie tepło. Chwila, zaraz tam wejdę do środka. Jestem tam prawie, halo! Ktoś musi mnie strzelić pistoletem, dawajcie, pistolet. To wtedy tam wejdę. Jestem! Wszedłem chyba. Czy jestem tutaj? Nie, tepło mnie, tak blisko byłem. Szybko teraz, strzelcie. Dobra, zizi. O lol, popchnijcie, dobry pomysł. Na stówę się tam da wejść. Jestem w środku, dawajcie, teraz. No nie, co jest? Prawie jestem, no nie. Popchnij, dawaj. Pchnijcie, jeszcze blisko. Nie, tak blisko, dawajcie, proszę. Kawałek mnie popchnijcie jeszcze. Do środka, przez zizi musicie popchnąć. Cześć siostro, jestem w środku. Jest, udało się. Najlepszy glitch na świecie, ja cię... O nie, sorry. Ale to jest dobre, to jest bardzo fajne do wykorzystania. O nie, moja siostra, co ona mi zrobi? Właściwie popchnie mnie tylko. Super glitch. Wymyśliłem go samemu przed chwilą, w sensie z tym teleportami. Bo widziałem, że się da wejść na YouTubie tutaj, ale... Że kurczę, takie coś. Ale super, można tak trollować. I da się tu skoczyć komuś na głowę, tak? Tak, dałoby się kogoś tak... O, ja cię nie, świetne. Nie! Ej, przeżyłem. Dobra, już się bałem, że spadnę. Okej. I chyba trzeba zrobić to, co ten tutaj kolega. Uwaga, test mikrofonu. Nie udało się. Jeszcze raz, jak ty to zrobiłeś? A, dobra. Wtedy nie może mnie w ogóle dotknąć, tak? Okej, czyli trzeba to chyba spokojnie zrobić. Ja idzie tu baba tu idzie. Uwaga. Dobra. Nie, spadłem do niej. Spadłem. Nie, Zizi, czemu ona chce mnie zabić? Nie, Zizi jest przyjazna. Dobra. Uwaga, jeszcze raz spróbuję. Sekunda. Nie! Jak teraz spadnę, to już po mnie, tam jest ta babcia. Nie. Nie, no nie da się, ja nie umiem. Nie! No, a, no tak, bo to nie była decyzja. Dobra, panie Grandek, bez koszulki. Proszę mi powiedzieć. Ale ma pan sześciopak, to pan chciałby glitcha, czy kto? Nie. Pani chciała mi glitcha pokazać. Proszę pani, jaki. Nie, to nie ta pani. Halo, kto mi chciał. Co oni? Nie, to. Normalna gra w Piggy, sobie idziemy i tu nagle jakiś dwóch. Jak oni to zrobili w ogóle? Dobra, nieważne, ale szukamy, chcemy tą panią, która miała glitcha. No i super, zbugowała mi się kamera. Widzieliście kiedyś coś smutniejszego niż takiego George'a na patelni, czy znaczy na desce do krojenia? No to jest bardzo smutne, ja nie chcę szynki teraz jeść. No ale dobra, pokaż jak to się. Aha, czyli to się po prostu tak wchodzi? I to jest bug, ej, to jest fajne, czy ja mogę być w umywalce? Mogę sobie umyć głowę? Super, to w sumie strasznie wygląda. No dobra, fajne, bardzo mi się to podoba. Okej, czy da się wejść do pieca? Nie da się, czy da się wejść do lodówki? Nie da. Ale tu się przynajmniej da, bardzo smutne w sumie, więc fajny glitch. Dobra, masz jakieś robuxy? Masz, widzę, więc w sumie i tak ci dam, jak do jakiegoś fajnego glitcha znajdziesz. To dawaj, lecisz. I co to dokładnie za glitch będzie? Tutaj można użyć wręcz przez ścianę, no tak. O kurde, i co, i to się użył. Ale to jest mo... I co to otwiera, bo zapomniałem już gdzieś tam. Tam lasery są za ścianą. Ja jestem twoim fanem, Hadesiako, wiesz? Dzięki to. To jest tak, zablokowałem bota, żeby nam nie utrudniał rozgrywki. Tak? No dobra, rozumiem. Dobra, czekaj, wiesz co? Chodźmy po prostu przejdźmy, bo ogólnie skończyły nam się glitche, więc będziemy glitchować łapki widzów. Właśnie, ja chciałem ten ci pokazać mojego glitcha, no ale jako... Na twojej mapce? Dobra, czekaj, otwieramy, uwaga! I jesteśmy w twoim garażu, tak wygląda twój garaż? Serio? No, piękny, co nie? No, fajny. Teraz z tym trzeba iść na górę, ja otworzę tutaj pomieszczenie już. A, ten! Ej, zaraz... Uważaj, bo on cię może zabić. Nie, spokojnie, ja się z nim przywitam. Dobra, tu trzeba kliknąć. Nie, tutaj. Tu. Ej, w ogóle dużo zrobiłeś tych kluczy trochę. Ale proszę pana, czy pan zaśpiewa nam do gry w tą grę? A tego ja bym coś zaśpiewałaś, ale ten... No to proszę. Proszę czuć się ten... Zapraszam. A, może mnie sprzętaj. Mapka śpiewaka. Mapka śpiewanka. Śpiewam sobie w piwnicy. Czekam aż jakiś generał tu przyjdzie. Jezus, proszę pana, jest pan najlepszy śpiewak, jakiego znam. Naprawdę, proszę pana, nie widziałem jeszcze żadnego takiego. Jeszcze śpiewaka, który ma tak duży dom w Piggy. O Jezus, artysta. Dobra, ja to lubię robić, wysadzać rzeczy. To jest moja ulubiona rzecz w Piggy. Uwaga! Czy tu spotkam siebie w mojej wysadzam. Noże? Uwaga, nie wchodź. Nie! Co ty, czemu mi tego nie... Dobra, czemu mnie nie strzegłeś? Zapomniałem właśnie powiedzieć, że tutaj jest radioaktywna przestrzeń. To nieźle. Dziadek Piggy przyniósł odnośnie z Czarnobyla. Poszał. Nie! No nie! Serio!
Mogę od nowa? Okej, jesteśmy sobie teraz na mapie widza, żartowałem, nie jesteśmy na mapie widza, jesteśmy na mapie... Co to jest? Co... weszliśmy tu z widzami na tą mapkę i ta mapka jest dość dziwna. Co to jest? To się nazywa Piggy, ale coś jest nie tak. Nie, przestań, Halesiako, przestań, nie bij, nie bij. Nie, tylko ten typek zaczął mnie nawalać. Dobra, uwaga, muszę kogoś teraz z egzeku... Co jest? Coś jest... Co jest? Czemu tu się tak podublowali? Co to... Co to było? Przecież to... Chwila, bo naprawdę myślałem, że to będzie normalna gra w miarę, bo miała fajną miniaturkę. O, mogę się strzelać. Dobra, idziemy tutaj, tu jest jakiś kurczak, uwaga. Przechodzimy bokiem. Tutaj jest to, co chciałem zobaczyć. To jest... Czy to jest myszka Miki? Nie, ja tu... ja się boję tu wejść, kto chce tu wejść do niej. Dobra, spróbuję się z nią... Dobra, nie, na spokojnie. Nie no, nie. I ostatni mit, najcięższy mit, w sensie tego nie wiem, czy ktokolwiek to wiedział w Piggy. No może ja przejdę do pokazania tego mitu, bo to jest straszne, coś strasznego. Jeżeli podejdziecie do gracza będąc Piggy, to go zabijecie.